jak handlowcy zmuszają klientów do kupowania ceną. Dzień dobry, cześć. Ja jestem Szymon, ty jesteś na kanale Dobra Sprzedaż i jak zawsze miło mi, że możemy ze sobą spędzić kilka najbliższych minut, tym razem rozmawiając o tym, jak to się dzieje, że tak na dobrą sprawę to nie klienci kupują ceną, to znaczy to nie klienci szukają najniższej ceny, tylko tak na dobrą sprawę w mojej ocenie, i to jest bardzo odważna teza, to my, handlowcy, w wielu wypadkach zmuszamy klientów do tego, żeby kupowali ceną. I ta teza wiąże się z analizą bardzo prostego zjawiska. To znaczy zdecydowana większość handlowców i zdecydowana większość firm stara się konkurować i stara się wyróżniać w tym procesie pozyskiwania klientów elementami okołoproduktowymi albo okołousługowymi. Bardzo wielu handlowców oczekuje tego, że produkty będą coraz lepsze, że będą miały te same parametry, które mają produkty konkurencji, na które klienci się decydują, że będą w tej samej cenie co produkty konkurencji, że usługi będą zbliżone, że gratisów będzie więcej, że programy lojalnościowe będą lepsze, że wycieczki będą droższe i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Czyli ta konkurencja w głowie bardzo wielu handlowców i w głowie bardzo wielu firm opiera się i krąży wokół odpowiedzi na pytanie, co zrobić, żeby produkt albo usługa była coraz lepsza. I fakt jest taki, że znalezienie kolejnych odpowiedzi i kolejnych elementów, kolejnych wyróżników, które spowodują, że produkt albo usługa lub ich otoczenie będą coraz lepsze, robi się coraz trudniejsze. Wynika to z tego, że w bardzo wielu branżach marże są coraz niższe, koszty coraz wyższe, a trzecia sprawa jest taka, że no coraz trudniej wymyślić koło od nowa i zrobić coś, co zaskoczy klienta. Mówiąc o tym, że to handlowcy zmuszają klienta do konkurowania ceną, ja mam na myśli bardzo prostą sytuację. Mianowicie, kiedy handlowiec idzie do klienta i zaczyna z nim rozmawiać, to idę o duży i dobry zakład, że większość rozmów, jakie odbywasz z twoimi klientami, jest podobna do tych, przez jakie klient przechodzi z innymi handlowcami. Po drugie, jeżeli większość rozmów jest podobna, a produkty, jak już ustaliliśmy wcześniej, są także bardzo podobne do siebie, to klient zaczyna być w bardzo niekomfortowej sytuacji. Zaczyna poszukiwać jakiegoś elementu, który pozwoli temu klientowi, mając 2, 3, 4 propozycje na biurku, znaleźć jakiś jeden konkretny element, jeden konkretny czynnik, którym klient będzie mógł dokonać takiego zero-jedynkowego rozróżnienia tych propozycji. Czyli głowa twojego klienta potrzebuje jakiegoś czynnika, którym będzie mogła odróżnić, konkretnie odróżnić twoją propozycję od wszystkich innych leżących na stole. I teraz, jeśli z punktu widzenia procesu samej rozmowy klient ma przekonanie, że twoja rozmowa była taka sama jak rozmowy, które odbył z innymi handlowcami, mimo tego, że na przykład tobie po drodze powiedział, że bardzo fajnie mu się z tobą rozmawiało, co w głowie wielu handlowców jest takim predykatem do tego, że powinna nastąpić sprzedaż, bo się fajnie gadało. No ale z 4 innymi handlowcami też się mogło fajnie gadać. Więc jeżeli klient ma poczucie, że z każdym handlowcem rozmowa była podobna, że z punktu widzenia produktu i usługi wszystko jest podobne, bo on nie jest specjalistą i nie musi nim być, więc on nie musi widzieć cząstkowych elementów różniących twoją propozycję od innych, to jeżeli rozmowa była podobna, jeżeli produkt lub usługa są podobne, to jaki inny czynnik zostaje na stole, który pozwoli głowie twojego klienta dokonać tego potrzebnego mu rozróżnienia? Dobrze myślisz. Bardzo dobrze myślisz. Cena. Twoja ukochana, znienawidzona tak na dobrą sprawę. Cena. Żeby sprzedawać drożej, kluczem nie jest to, żeby twój produkt albo twoja usługa były nie wiadomo jak wyjątkowe. Żeby sprzedawać drożej, kluczem jest to, żebyś zaczął konkurować jak najszybciej w przestrzeni, na którą po pierwsze masz 100% wpływu, a po drugie w przestrzeni, w której konkuruje bardzo niewielu handlowców. Tą przestrzenią jest proces sprzedaży. Zacznij lepiej dbać, mocniej dbać o doświadczenie twojego klienta na każdym etapie jego procesu zakupowego, czyli twojego procesu sprzedaży, bo to
w gronie bardzo wielu handlowców jest nadal błękitny ocean. Większość handlowców prowadzi rozmowę w sposób bardzo podobny. Ty, zamiast oczekiwać ciągle tego, żeby produkt albo usługa i ich otoczenie były coraz lepsze, skup się na tym, na co ty masz 100% wpływu. Zadbaj o to, żeby doświadczenie twojego klienta w trakcie rozmowy, którą z tobą przechodzi, żeby doświadczenie twojego klienta z dokumentem ofertowym, który od ciebie otrzymuje, żeby doświadczenie twojego klienta na etapie finalizacji dowolnego kontaktu mailowego, telefonicznego było inne, było w jakiś sposób dla niego odkrywcze, zaskakujące, wnoszące wartość do jego życia zawodowego i do jego procesu zakupowego. Zadbaj o to, a zobaczysz, że cena wcale nie jest problemem. Czego z całego serducha ci życzę. Trzymaj się, wszystkiego dobrego. Hej!